Witam Państwa na mojej konferencji prasowej. Dziś pozwoliłem sobie Państwa zaprosić, ponieważ dziś w całej Polsce Prawo i Sprawiedliwość ogłasza listy do Parlamentu Europejskiego. Nie inaczej stało się w naszym okręgu, w okręgu 7 Wielkopolska. Dziś o 12 została zaprezentowana lista do Parlamentu Europejskiego. Znalazłem się na tej liście, zresztą tak jak wcześniej było zapowiadane, na miejscu piątym. Bardzo przyjemne dla mnie miejsce, bo z tego miejsca dostałem się do Sejmu, jak ostatnio kandydowałem. To miejsce koresponduje z naszą piątką Prawa i Sprawiedliwości, piątką Jarosława Kaczyńskiego. Także skojarzenia mam dobre. Czasami nawet w szkole mi się też udawało takie stopnie zdobywać i mam nadzieję, że będzie to dobra dla mnie kampania. Zostałem zgłoszony przez władze partii. Jestem do dyspozycji, nie odmawiam. Będę pracował dla listy wielkopolskiej. Ta lista jest zatwierdzona. Ja Państwu powiem, jakie nazwiska na niej się znalazły. Pierwsze miejsce ma oczywiście pan profesor Zdzisław Krasnodębski, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Drugie miejsce pani minister Angelika Możdżanowska. Trzecie miejsce pani poseł Joanna Lichocka. Na czwartym miejscu jest pan minister Szymon Szynkowski-Welsenk. Piąte miejsce jest miejscem moim. Szóste miejsce to pan poseł Marcin Porzucek. Siódme miejsce pani Lidia Dudziak z Poznania, radna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Ósme miejsce Robert Popkowski z Solidarnej Polski, obecny radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Dziewiąte miejsce pani Joanna Frankiewicz. Pani jest ze stowarzyszenia, z partii pana Gowina, jest radną, dwukrotnie była radną miejską w Poznaniu, żona byłego wiceprezydenta Poznania, pana Frankiewicza. I ósme miejsce zajmuje pan Jan Dziedziczak, poseł ziemi, przepraszam, dziesiąte miejsce pan Jan Dziedziczak, poseł ziemi kaliskiej. I to jest cały skład naszej listy. Ja zwracam się do wyborców, aby głosować. Lista jest tak skonstruowana, że są różne nazwiska, różne osobowości. Każdy może sobie wybrać, kto mu się podoba. Oczywiście będę namawiał do głosowania na moją osobę, szczególnie tutaj w naszym okręgu konińsko-więźnieńskim, bo na tym mi zależy i ten okręg jest mi najbardziej bliski, ale oczywiście można głosować na mnie w całej Wielkopolsce, tak jak i na całą listę. Rozpoczynamy w ten sposób kampanię wyborczą. Rozpoczynają się spotkania w całym okręgu, w całym województwie. Będą tu u nas gościli również wszyscy z tej listy, czy większość osób z tej listy. Pani Lichocka zapowiedziała swoją wizytę, pani Możdżanowska, oczywiście będzie pan profesor Krasnodębski, a z nimi wszystkimi będę walczył wspólnie o głosy dla Prawa i Sprawiedliwości, po to, aby nasza lista uzyskała jak najlepszy wynik. Wszystko na to wskazuje, że tym razem mamy szansę na dwa mandaty i o to będziemy walczyć. Kto je zdobędzie, zdecydują wyborcy. Ja pracuję dla naszego rejonu, dla Wielkopolski i dla Polski. Prawo i Sprawiedliwość obdarzyło mnie zaufaniem, więc podejmuję to wyzwanie. No i będę ciężko w czasie tej kampanii pracował. Wybory 26 maja. Są oczywiście zawirowania związane z wyjściem Wielkiej Brytanii, z Brexitem, ale to jest już rozwiązane, bo byłem też posłem sprawozdawcą, jeśli chodzi o
ten ewentualny mandat, który po wyjściu Wielkiej Brytanii należałby się Polsce, 52 mandat. Mamy to ustawowo rozwiązane. Tak więc jeśli Wielka Brytania zostanie w Unii do tego czasu i będą tam wybory przeprowadzone, będziemy w Polsce walczyć o 51 mandatów. Jeśli wyjdzie o 52 mandaty, jak powiedziałem, ustawowo jest to rozwiązane. Mnie interesują bardzo fundusze rolne Unii Europejskiej i polityka spójności i oczywiście wszystko, co związane jest z szeroko rozumianą energetyką. W tym zakresie bardzo kompetentny również jest i pracuje pan profesor Krasnodębski. Dziś też się wypowiadał w Poznaniu na ten temat, odnosząc się do regionu tutaj naszego Konińskiego. To tyle, co mam do powiedzenia. Chciałem Państwu tylko zakomunikować fakt, o którym już się wcześniej mówiło, a dziś to wydarzenie miało miejsce w Poznaniu. Listy są ogłoszone, zatwierdzone. Zabieramy się do pracy. Oczywiście jest to kampania wstępna, bo ta kampania rzeczywista będzie po rejestracji list, co będzie miało miejsce w kwietniu. Teraz zbieramy podpisy, promujemy naszą piątkę Prawa i Sprawiedliwości, promujemy nasze 12 punktów, nasz program europejski. Dziś Prawo i Sprawiedliwość w całym kraju, również w Wielkopolsce, podało swoje listy. Myślę, że to są silne listy i odniesiemy w tych wyborach sukces.